Ayo, ayo, ajo, sorry, już nagrywamy. Tak, witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play LocoRoco. Tak, ja właśnie tu dopiero przyszedłem, nie wiem, czy cokolwiek słyszeliście wcześniej, ale to nie byłem ja, tam fretki lubią pośpiewać sobie czasami. Tak, ruszamy na kolejną misję, tym razem jako Tuplay. Niebieski Loco Tuplay. Jak Tetley, ale niebieski. Czy wspomniałem, że on jest niebieski? Bo on jest niebieski. I ma dwa dynksy i już ma trzy dynksy na głowie. Nie wiem, jak, nie wiem, czy to są uszy, włosy, cokolwiek. Ja bym powiedział wam, że to są po prostu jego znaki szczególne. Jak mają w dowód, jeżeli LocoRoco ma dowód, to właśnie to jest napisane jako znaki szczególne. I jest wytłumaczone wszystko, nic więcej nie muszę mówić. Haha! Bardzo sympatyczna plansza, jak zresztą wszystkie w LocoRoco. No nie, no są mniej sympatyczne niektóre. Tu trochę przesadziłem, że wszystkie są sympatyczne, bo moją planszę fajnie zrobione, ale mało sympatyczne. Niestety. Śmierć Modzio. Tu jest moment, na to, który trzeba uważać, ponieważ trudno jest tu wskoczyć oraz łatwo jest tu zginąć. Bo ten... no właśnie, jak widzieliście. A? Łatwo, łatwo. Ale oczywiście można wejść na samą górę z powrotem. Da radę się tam wtarabanić, wczołgać. Tak bym powiedział. Ten niebieski stworek, miałem powiedzieć, jak się nazywa i zapomniałem. Znaczy, mówiłem wcześniej, tylko chciałem... Mieszam się! Gamuto nas rzuca stamtąd po prostu. Dlatego bywa niebezpieczny. A ja zamiast pokazać, jak to się powinno zrobić, o... Czekamy na dolnym schodku, on się nudzi i odchodzi. I wtedy my ciach go w czapę! Ha, ninja! Jesteś, nie ma ciebie! Trzeba być takim półniewidzialnym wręcz. Musiałem sprawdzić, czy nic tam nie ma. No musiałem. Wybaczcie, mój perfekcjonizm, ale nie chcę nic opuścić po prostu. A zdarza się, tak nieśmiało przyznam, że czasem na przykład tylko zanim zacznę planszę, przeczytam sobie, gdzie są roślinki, a potem z pamięci mniej więcej jadę. I muszę tak, czasami muszę badać ściany, na których nic nie ma. Ale macie trochę bardziej realistyczne, powiedzmy, odczucie wtedy. No bo nie wiem, czy byście chcieli patrzeć, jak robię idealne perfect runy, tak tylko zawsze. To by było trochę nudne. Ja lubię patrzeć, jak ktoś gra i wie, o co chodzi, ale czasem się myli. Gin! Gin! Zginiesz marnie. Niebieski pojedynek. Tam, tam! Ja jestem bardziej niebieski niż ty. O nie. O nie. O mój Boże. Nie. Nie. To jest... karabin maszynowy. Ta sowa akurat jest przydatna. Wiem, spokojnie, nie śmiejcie się. Naprawdę jest przydatna. Proszę o ciszę. Ona naprawdę wcale nie jest aż taka zła tym razem. Zaraz zobaczycie dlaczego. Chociaż te momenty, kiedy LocoRoco w tym kształcie lata, są naprawdę sprytne. Tego nie było jeszcze. I tu się pojawia przydatność tej sowy, bo bez niej nie zdobylibyśmy jednej roślinki. Musimy się ładnie ustawić. Za dużo wypiłeś dzisiaj. Tuplay, naprawdę. I tu macie efekt Tetris. Widzicie, gdzie macie, widzicie miejsce, to wskakujecie. No. Money. Już byś się na kasę rzucił, co? Ale woda nas wraca do poprzedniego kształtu i wszystko jest w porządku. Uff. Długo bym chyba nie wytrzymał jeszcze w takim kształcie. Tego... Jedna osoba zgadła, o kogo mi chodziło, jak mówiłem, że bardziej brązowa postać z South Parka. To był Mr. City. Taka kubka w toalecie, leżąca sobie i gadająca.
I lubię właśnie... Tuplaya najbardziej lubię, kiedy on jest na trampolinie, bo jego dźwięk, kiedy on robi... jest najfajniejszy, najbardziej mi się podoba. Przynajmniej z tych trzech, które na razie odblokowaliśmy. Znaczy, przepraszam. Znaleźliśmy swoich przyjaciół. Nie powiem wam, ilu będzie. Tych będzie niespodzianka. Nie powiem wam, kto będzie, nic wam nie powiem. Powiem tylko, że będą. Waronga. I znowu obsuliśmy trochę rury. Jak to zwykle bywa, najpierw psujemy podłogi. Oj, Mario będzie miał roboty. Ale ta muzyka jest naprawdę ciężka, żeby się opanować. Bardzo ciężko. Uff. Ale jestem głodny. A siedzę i nagrywam dla was, widzicie? Jakie poświęcenie. Godzilla, Godzilla, Godzilla! A nie, to tylko... Jak on się może nazywać? Pójdźmy tropem Pokémonów. Co on mówi? Ho! I tak się nazywa. Ho, ho! Nie ho, och, tylko ho, ho. Nie mylić, bo to całkiem trochę inne są postacie. Musimy mu zabrać z główki co nieco roślinek. Fuj. To oko na nas patrzy. Naprawdę mam wrażenie, że to są oczy. Tak, bo zerkają. Tak sprytnie jest to zrobione właśnie, że ta kuleczka w środku się porusza i mam wrażenie, że na nas zerka. I te roślinki, znaczy te roślinki, te rączki, o których wcześniej zapomniałem, jak się nazywają. Kera, kera. Kera, kera. Lubię te japońskie nazwy. Tylko żałuję, że nie było żadnej żaby, bo u nich świetnie się żaba nazywa. Znaczy, nie nazywa się tylko... wiecie, jak u nas mówimy, jaki żaba robi odgłos? Rabbit, rabbit. A Japończycy mówią, że żaba robi giero, giero. Giero, giero. Zawsze mnie to bawi. Nie wiem czemu. Giero, giero. I wskakujemy w kolejną rurkę, coś popsuć. Nie, tym razem nie popsujemy nic. Jaka szkoda. Uhu, pinball. Zawsze czekam jeszcze chwilę. Bo raz mi się zdarzyło tak, że poleciałem dalej, a się okazało, że jeden jeszcze Lokoroko wypadł mi z jakiejś tam maszynki. I tutaj widzieliście buga, tak? Bo jak zleciałem, to od razu miałem 20 Lokoroko, a teraz dopiero kwiatek się pojawił. I powiem szczerze, że ja myślałem, że może coś się okazało, że będzie więcej niż 20 Lokoroko na planszy. Bo zdobyłem 20, a tu roślinka mi się pojawia. Ale, haha, jestem Bugmasterem. Wykryłem kolejny błąd. Kolejny? Jeden z pierwszych chyba. Ale dobra, cicho. Przyznam wam się, że to jest chyba moje ulubione a cappella jak na razie. Pewnie dla was, dla większości kulcze, bo widziałem, że bardzo lubicie kulcze, ale mi naprawdę Tuplay ma moją ulubioną a cappellę teraz. Dobra, nie będę śpiewać, bo nie powinienem. I koniec kolejnej planszy. That's right. Ettore. I 20, pięknie. Komplet. Shit. Jednego gdzieś zgubiliśmy. Kurde. No trudno, ja robię teraz cięcie i zaraz wam pokażę, gdzie jest ten ostatni. Okej, jesteśmy z powrotem na planszy. Pamiętacie to miejsce, gdzie był ten taki patyczak? Ho, 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 ho się nazywał. Zaraz po tym były te takie kwadratowe platformy i z nich musimy zeskoczyć sobie na dół. I jest tutaj gnioki i śpiewamy dla niego i tam jest krzaczek i w tym krzaczku jest muszka z częścią do lokodomku. I to już wszystko. Oh yeah. Teraz pewnie myślicie, dlaczego muzyka jest z soundtracku, a nie z planszy. A to dlatego, że mądry JJ nagrał dźwięk z mikrofonu zamiast dźwięk z gry.
i jedyne co mi się nagrało to... Tak. A i moje skrzypiące krzesło też się nagrało. No dobra, jak tutaj jest część domku, zaraz zobaczycie o, widzieliście tam muszkę. Musiałem naprawdę zrobić cięcie, bo się ledwo zmieściłem czasowo. Ale tam wyleciała muszka z częścią do lokodomku i widzicie, jest stage clear, wszystko perfekt, jest super, jest bardzo fajnie. Mojmuję z tego co pamiętam, tak, tylko więcej muzyki w lokodomku. Tu będzie teraz gąbczasto i klejąco. Dla was loko guzik z muzyką teraz, a wy komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Czeka na was, żebyście nacisnęli. Teraz słyszycie to, co ja słyszałem po nagraniu. Trochę się załamałem, no trudno. Na razie, wybaczcie mi te wszystkie cięcia, ale błędy się zdarzają.